Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i w tym filmie pokażę Wam, jak skalibrować Flowrate. Pokażę Wam metodę, którą wypracowałem sobie po jakimś czasie, próbowania masy różnych metod z internetu, które były albo bardzo czasochłonne, albo po prostu nie dawały zadowalającego rezultatu. Metod na to widziałem naprawdę dużo. Każda jest trochę inna. Teraz pokażę Wam taki prosty przykład. Jest to taki oto model, który wymagał drukowania i jednoczesnego zmieniania tego flow rate w locie i patrzenia, jak te warstwy aktualnie wyglądają, czy są odpowiednio te linie poukładane i czy te górne warstwy dobrze wyglądają. Jest to bardzo czasochłonne, wymaga naszej ciągłej jakby obserwacji tego wydruku, co przy ruszającym się stole i jakichś dużych zabudowanych karetkach jest trudne, bo tego modelu dokładnie nie widać. No i w końcu udało mi się, jak mówiłem, wypracować taką własną metodę, którą chcę Wam dzisiaj pokazać. Jeszcze szybko Wam powiem, czym jest ten flow rate. Flow rate bezpośrednio jak z angielskiego przetłumaczymy, jest to przepływ i w większości slicerów jest podawany w procentach. Jeżeli będzie ustawione na 100%, no to drukarka będzie podawać dokładnie tyle filamentu, ile wyliczył program. Jeżeli jednak ustawimy tą wartość na np. Na 90%, no to będzie tego materiału po prostu podawane mniej. Jeżeli analogicznie zwiększymy tą wartość np. Na, na 110%, no to w naszym modelu będzie o 10% więcej tego materiału, niż program wyliczył. Po odpowiednim dobraniu tej wartości nasze modele nie powinny być w żadnym miejscu przelane. To znaczy, że nie powinno być nigdzie tego materiału za dużo, oraz nie powinno być go nigdzie za mało. Powinniśmy uzyskać taką optymalną wartość. No i dzięki temu ściany powinny być gładkie, tak samo boczne jak i górne. W kiurze wartość, którą będziemy dobierać, znajdziecie w zakładce materiał. I tutaj macie Flow. Jest to wartość podana w procentach. Ja natomiast dzisiaj wykorzystam Idea Makera. I w Idea Makerze tą wartość znajdziecie w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest przy template'cie filamentu. Jeżeli klikniemy zębatkę, no to dla danego filamentu mamy ustawiony flow rate. Będziemy mogli zmieniać to tutaj lub możemy też przejść do ustawień zaawansowanych i tutaj kliknąć override filament settings i wtedy ta wartość będzie y, nadpisywała jakby tamtą i tamta nie będzie miała znaczenia. Ja jednak będę to zmieniał w templecie filamentu, ponieważ ja sobie dobieram najczęściej flowrate do różnych szpul, ponieważ nie zawsze ten sam flowrate sprawdza się między różnymi filamentami, szczególnie między różnymi markami filamentów nie zawsze to działa. Aby dokonać kalibracji tym sposobem będziemy potrzebowali miarki. takiego oto Excela, który ja wam wstawiam w opisie, link macie oczywiście w opisie. Oraz modelu kalibracyjnego, który wykonałem. Macie go też również w opisie. I zobaczcie, że tutaj mam na razie 4 różne. Jak widzicie, jest 0,3 mm, 0,4, 0,5, 0,6. Wybieracie ten model, który odpowiada średnicy waszej dyszy. W tym przypadku mamy 0,4. Ja mam dyszę 0,4 mm, więc wybieram ten model. I już mam go tutaj, jak widzicie, w Idea Makerze załadowanego. Ważne jest też, żebyście mieli ustawioną szerokość ścieżki, czyli tutaj tą wartość, na równą średnicę dyszy. W innym przypadku ta metoda nie zadziała. W kiórze chyba to jest ustawione automatycznie. Opowiem Wam jeszcze teoretycznie, jak to będzie wyglądać. Wydrukujemy sobie model, którego szerokość ścianki, o tutaj, wynosi 0,8 mm. Następnie zmierzymy ten model, który nam wyszedł, i zobaczymy, ile to wyszło w rzeczywistości. A jak wiemy, to, co mamy w programie, powinno się zgadzać z tym, co mamy w rzeczywistości. Więc, na podstawie proporcji, zmienimy tą wartość, tak, żeby jedna była równa drugiej, i w ten sposób otrzymamy odpowiednią wartość flow rateu. I to policzy nam właśnie ten arkusz kalkulacyjny. W którym też macie kolejność moją, sugerowaną wykonywania różnych etapów kalibracji. Macie też napisane, które prawdopodobnie pojawią się w przyszłości. No i ja będę tego, ten arkusz rozwijał, żebyście mieli wszystko pod ręką, podane na tacy, jak co zrobić i w jakiej kolejności. Jeszcze ważna uwaga, tak jak mówiłem, to jest sugerowana kolejność kalibracji. I jak widzicie, kalibracja FlowRayz jest na trzecim miejscu. Więc dobrze by było, żebyście przynajmniej pierwszy krok, czyli ekstruder mieli skalibrowany, zanim przystąpicie do kalibracji flow rate'u. Bo w przeciwnym wypadku, jak później skalibrujecie ekstruder, to nasz, wasza wartość flow którą dobierzecie nie będzie już poprawna i będziecie musieli robić to jeszcze raz, dlatego ta kolejność jest istotna. No dobrze, ja już sobie ten model pociąłem, wysłałem do drukarki no i on mi się wydrukował powoli. No i jak on już mi się tutaj wydrukował, to zobaczcie. Zobaczcie, biorę w rękę suwmiarkę i mierzę nią kilka ostatnich warstw. Zalecam mierzyć tak od dwóch do pięciu ostatnich warstw, przy czym zaznaczam, że ten model był drukowany na wysokości warstw 20 mm, także jest to wykonalne. Dzięki temu, że w ten sposób to zmierzymy, jakieś tam niedoskonałości drukarki, źle naciągnięte paski nie powinny mieć wpływu na ten pomiar. Mierzcie też zawsze w ten sam sposób, z tym samym dociskiem i też nie zgniatajcie tego filamentu za bardzo, tego modelu za bardzo, ponieważ pomiar będzie sfałszowany, bo go zgnieciecie ten materiał zamiast go po prostu zmierzyć. I tak jak mówię, bądźcie konsekwentni w tym pomiarze, za każdym razem wmierzcie tą samą ilość warstw i za każdym razem najlepiej na środku tego modelu kalibracyjnego, no i z tym samym dociskiem, bo w przeciwnym razie no, te wyniki będą wychodzić Wam różne. No i zobaczcie, to jest wydrukowane na flowrate 100%. No i pierwsza ściana wyszła mi 0,84, druga też 0,84, trzecia ściana. Również wyszła mi 0,84, a raczej 0,83, no i ostatnia też 0,84. To znaczy, że w rzeczywistości ta ścianka, która powinna mieć teoretycznie 0,8 mm, ma trochę więcej niż potrzeba. No i co teraz robimy? Zobaczcie, przechodzimy tutaj do tego arkusza kalkulacyjnego i robimy tak: szerokość ścianki. Ja mam tutaj wpisane 0,82. Dlaczego? Zaraz wam wyjaśnię. Ale w każdym razie tutaj mamy, wpisujemy taką szerokość ścianki docelową, taką jaka, taka jaka powinna być, czyli teoretycznie powinna być 0,8. Zmierzona szerokość ścianki, no to taka jaka nam wyszła z pomiaru, czyli najczęściej jak widzieliście wychodziło 0,84, więc 0,84 tutaj wpisałem. Tego nie ruszacie. Aktualny flow rate, czyli taki jaki mamy aktualnie ustawiony w programie, taki z jakim ten model wydrukowaliśmy wpisujemy tutaj. A na końcu wyskoczy nam flowrate nowy, który powinniśmy wpisać do programu. Jak widzicie, tutaj wyszedł mi 95,24. Ale ja szerokość ścianki ustawiam na 0,82. Dlaczego? Otóż w programie, jak widzieliście, wpisane mam, że szerokość tej ścieżki jest 0,4. No dobrze, ale jeżeli idealnie miałbym dwie ścieżki obok siebie o szerokości 0,4 ustawione, to istnieje Prawdopodobieństwo, że one między sobą zbyt dobrze by się nie powiązały. I to faktycznie może wystąpić, jeżeli macie za mało tego filamentu, bardzo podawane. No, te, no to te dwie ścianki, które powinny być teoretycznie sklejone, one są obok siebie i po prostu się nie trzymają. Dlatego ustawianie tej wartości szerokości ścianki na 0,82 gwarantuje mi, że szerokość ścieżki powinna wyjść około 0,41 mm. To znaczy, że będzie ona 1 setną mm większa niż przewiduje program. To niedużo, to naprawdę niedużo, a jednak ta wartość powinna zagwarantować mi, że dwie sąsiednie ścianki się ze sobą połączą i będą jakoś tam dobrze sklejone. Dlatego ja jak sobie to kalibruję, to ustawiam szerokość ścianki 0,82, ale teoretycznie, jeżeli chcielibyście zrobić to tak super dokładnie, jak teoretycznie powinno to być, no to wpiszcie sobie tutaj 0,8. Możecie sobie popróbować, poeksperymentować, ustawić 0,8, 0,82, zobaczyć jak Wam te wydruki wychodzą. Ale tak jak mówiłem, jeżeli tego materiału będzie podawane trochę za mało, no to te wydruki nie będą tak wytrzymałe, jak wytrzymałe być powinny. No dobrze, czyli ja sobie ustawiłem 0,82. Wyszła mi jakaś dysproporcja i nowy flow rate 97,62. No i przechodzę sobie tutaj do ustawień tego do ustawień filamentu i wpisuję 97.62 no tutaj tej drugiej cyfry po przecinku w że tutaj nie możemy wpisać więc 97,6 zapisuję to ustawienie tnę model jeszcze raz i jeszcze raz go drukuję no i zobaczcie tutaj mam model wydrukowany po raz drugi no i wyszło mi tak że pierwsza ścianka ma 0,81 druga ścianka też 0,81 trzecia ścianka 0,81, no i czwarta ścianka ma 0,82, i dla mnie to jest ok. Ja sobie ustalam takie widełki, bo naprawdę rzadko będzie tak, że to będzie idealnie każda ściana dokładnie taki sam wymiar miała. Czyli ja sobie zakładam, że ma być minimum 0,8 mm, maksymalnie 0,82. Jeżeli ten mój blok kalibracyjny w takich widełkach się mieści, no to ten florek jest jako taka ustawiony. Ponieważ na pewno jeszcze można go lepiej ustawić, to są już wtedy drobne naprawdę zmiany, i to się ustawia wizualnie. Przynajmniej ja to tak ustawiam, po prostu patrzę na wydrukach, jak to wychodzi. Jeżeli po tym pierwszym przejściu Wam to nie wyszło, no to pamiętajcie, żeby tak samo jak w przypadku kalibracji ekstrudera, w aktualny flow rate później wpisać tą wartość, z którą wydrukowaliście ten drugi model, czyli w tym przypadku 97,6. Czyli tutaj by było 97,6, i jeżeli Teraz bym robił pomiar i mi tam wyszło 0,81. No to mi pokazuje nowy flow rate taki. To jest dokładnie tak samo jak było w przypadku kalibracji ekstrudera. Link do tego też macie w opisie, w tym doksie i gdzieś tutaj w karcie. No dobrze, no to w ten sposób, jak widzicie, ustawia się flow rate. Przynajmniej ja w ten sposób ustawiam. Jak widzicie, jest to bardzo proste i szybko się to wykonuje. O ile oczywiście macie odpowiednie narzędzia. Jeszcze taka drobna uwaga. Tutaj, jak widzicie, drukowałem to na wysokości warstwy 20 mm. Możecie sobie później spróbować to wydrukować na 1, 10 mm i wtedy jeszcze ustawić ten flow rate. Ponieważ im niższa jest warstwa, tym bardziej jest czuła na ustawianie tego flow rate Czyli jeżeli coś będzie źle, no to będzie to bardziej widoczne na tej niższej warstwie. I możecie też próbować później ustawiać to na tej 1, 10 mm, aczkolwiek ja zawsze ustawiam na 2 z jakiegoś powodu. Tak mi dobrze wychodzi. Teraz, żeby jeszcze Wam pokazać, w czym może być problem ze źle ustawionym rate'em, przygotowałem taki oto pokaz. Będziecie tutaj mogli zobaczyć objawy źle ustawionego flowrate'u, czyli za mało, potem dobrze ustawionego i przesadzonego rate'u. Jeżeli flowrate jest zbyt niski, no to w wydruku mamy zbyt mało materiału i objawia się to tak jak na tym zdjęciu dziurami pomiędzy liniami. Jak widzicie, tutaj linie tego materiału nie są ze sobą absolutnie połączone. Może te górne i dolne warstwy ze sobą są, ale linie układane przez drukarkę między sobą już nie są połączone. Ten model będzie bardzo słaby, i nawet jak widzicie teraz na tym filmiku, przenika przez niego światło. Widać przez niego mój palec. Także to nie jest dobrze ustawiony wydruk. I to jest przykład skrajnie źle ustawionego flow czyli. W tym przypadku bardzo niski flow rate, co powoduje, że nasz model ma zbyt mało materiału w sobie i jest słaby i taki nieposklejany jak ten. Kolejny model, jak widzicie, ten ma już troszkę więcej materiału. Widzicie, że niektóre linie już są ze sobą posklejane. Wygląda to trochę lepiej, aczkolwiek wciąż między tymi liniami są przerwy. To wciąż jest za mały flow rate. Kolejny model, jak widzicie, już można by powiedzieć, że jest idealnie ustawiony. Ponieważ te wszystkie linie są ze sobą połączone, ale w niektórych miejscach, jeszcze w prawym, górnym rogu widzicie, są takie drobne dziury. Aczkolwiek to może być już też problem drukarki związany z luzami czy z jakimiś innymi mechanicznymi niedoskonałościami. Poza tym, to już jest praktycznie idealnie ustawione. Można to jeszcze ustawić lepiej, i jak to ustawić lepiej będę Wam mówił w przyszłych poradnikach, ale to bardziej odległa przyszłość. W ten sposób mniej więcej powinna wyglądać dobrze ustawiona górna warstwa modelu. To znaczy, jak będziecie oglądać swoje wydruki po skalibrowaniu flow rateu, no to popatrzcie, jak te górne warstwy wyglądają. Z tym, że pamiętajcie, że na to, jak ta warstwa wygląda, wpływają jeszcze inne czynniki. Najbardziej na to wpływa poziom wypełnienia, jaki ustawicie, czyli ile tego infilu w środku będzie. Im on będzie gęstszy, tym lepiej te górne warstwy powinny wyglądać w przypadku dobrze ustawionego flow rate'u. Jeżeli będzie bardzo rzadki, no to te górne warstwy mogą trochę opadać i te warstwy tam nie zdążą się odpowiednio ułożyć i on będzie wyglądał jakby było tego materiału za mało. Wpływ na to też ma ile tych górnych warstw faktycznie robicie. Jeżeli ich będzie mało, no to również te warstwy mogą się niedobrze poukładać, i może być ich zbyt mało, żeby ułożyło się na tyle dobrze jak tutaj. No ale o tym w tamtym filmie opowiem Wam, w którym będę dokładnie o tym opowiadał. Kolejny model, jak widzicie, już tutaj jest lekko przesadzony. Zobaczcie co się dzieje. W prawym dolnym rogu i w lewym górnym rogu ten materiał jakby zaczyna spod dyszy wypływać na boki. To wygląda jakby tam było tego materiału za dużo, co zaraz się objawi bardziej w następnym modelu. Zobaczcie, lewy górny róg i prawy górny róg, coraz więcej tego materiału wychodzi, jakby ponad ten model, poza tą dyszę. Kolejny model to ten sam efekt: lewy górny róg i prawy dolny, coraz więcej tego materiału wychodzi, ale zobaczcie, że też na środku dokładnie widać, jak ta dysza przejeżdżała. Są takie widoczne zagłębienia, i to też jest objaw w tego, że tego materiału podawane jest zbyt dużo. Kolejny model tu już mocno przesadzony. Tutaj już nie ma wątpliwości. Zobaczcie, że tego materiału jest za dużo. I tak samo w tych kolejnych modelach, które wam tutaj teraz pokazuję. Specjalnie to tak ustawiłem, żeby zobrazować wam, jak bardzo źle to może wyglądać, jeżeli to jest ten Floret, jest bardzo przesadzony. I dlaczego to pokazuję? Ponieważ często widzę modele, zdjęcia modeli w internecie, gdzie ludzie chwalą się wydrukami. Które powierzchnie wyglądają tak jak to. To wygląda ohydnie i naprawdę nie wiem, jak można chwalić się czymś takim w internecie. Także, jeżeli Wasze wydruki wyglądają tak jak to, to koniecznie skalibrujcie sobie Extruder i Flowrate. No dobrze, mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się z, się z tego filmu i że ta metoda sprawdzi się również w Waszym przypadku. Jeżeli film Wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Będzie mi wtedy bardzo miło. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych poradników. Zapraszam Was również do mojej grupy Majstry Artka, gdzie możecie zapytać o różne techniczne sprawy, między innymi odnośnie drukarek 3D. Także to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!